Hey, enjoy Jesus Christ. Śnieg spadł. Dobra, słuchajcie, ogarnę się i chodźcie na taras. No to jesteśmy. Jest autentyczny śnieg. A u was jest już śnieg? Słuchajcie, zbieram się trzeci raz, żeby wam coś powiedzieć. Miałem takie marzenie, aby zrobić na tym kanale znowu jakąś serię takich codziennych filmów, taki daily vlog. I wiecie co? Postanowiłem, że nie będzie takiej serii. O tym powiem za chwilę, bo wchodzi inna seria. Intro! Ale się jaram tym intrem, wiecie? Poprzednio próbowałem już zrobić to intro takie cym let's go, nie? Seria nowa. Routine. Seria o rutynie. Myślałem, że pojadę dzisiaj nad morze rowerem, ale przy takiej pogodzie to chyba niespecjalnie śnieżnej. Śnieg mi się bardzo z dzieciństwem kojarzy, wiecie? W ogóle chciałem zostać instruktorem narciarskim. Uprawnienia robić. Ale zostałem zakonnikiem. Ale jest ładnie, wiecie? Wiecie. Heard it all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Nothing's hard, everything is easy. Miałem takie marzenie, żeby wrzucać te filmy każdego dnia, czyli zrobić takiego daily vloga. Teraz tak wielu twórców się w ogóle challenge'uje, nie? 30 filmów w 30 dni, albo jakieś inne tam pomysły. To jest trochę jak z serialem, nie? Miałem wrzucać film każdego pojedynczego dnia, z każdego dnia. W duchowości ignacjańskiej jest taka jedna kluczowa rzecz. Nazywa się to rozeznawanie. Rozeznaje się nie to, co jest dobre i złe. Rozeznaje się to, co jest dobre i lepsze dla mnie. Dobre i lepsze dla mnie. Ja bym bez problemu pociągnął filmy codziennie, skoro naprawdę nie ma dużej trudności w tym. Ale więcej bym na tym stracił. I to moje marzenie to tak naprawdę nie jest marzenie. To jest takie właśnie challenge'owanie się. Że fajnie byłoby takie coś zrobić. Że ja dam radę, nie? Ale dla mnie lepszym jest tego nie robić. Codzienne nagrywanie to jest codzienne noszenie ze sobą kamery, codzienny montaż filmów, codzienna publikacja. I to zajmuje konkretny czas. I dla mnie to byłaby ucieczka. Ucieczka od codzienności, od moich współbraci, od takiego czasu sam ze sobą. Vlogowanie to jest taki Big Brother. Jeżeli ktoś tak vloguje od rana do wieczora, to ja mu współczuję. Żeby się spotkać sam ze sobą, potrzebuję takiej intymności duchowej, czyli takiego momentu wyjścia na pustynię. Zamknięcie się, nie wiem, w pokoju, chwila takiej ciszy, chwila skupienia, chwila modlitwy. Zabieranie tej przestrzeni intymności duchowej jest niezdrowe dla nas. Jakby to trochę podsumować, to moje marzenie o tym daily vlogingu, to nie było marzenie. To była taka zachcianka. Co jest faktycznie moimi pragnieniami, co jest jakimiś zachciankami. I to jest bardzo trudne w ogóle. Pierwszą rzeczą to jest wejście w tą intymność duchową. A jak w nią wejść? Jest takie coś jak ignacjański rachunek sumienia. Ja bym mógł wam wytłumaczyć, na czym to polega, ale ta modlitwa jest ćwiczeniem. Ćwiczeniem duchowym. Ja mam takie doświadczenie z wszelkimi ćwiczeniami, że jak nie poznasz tego praktycznie, no to zawsze to będzie takie... Wiecie, ile ja filmików na YouTubie obejrzałem o tym, jak się jeździ na deskorolce? I wiecie co? Okazało się, że to jest znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. I tak samo jest z ćwiczeniami duchowymi, że trzeba praktykować. Ja tutaj na tym kanale nie będę wprowadzał, czym jest ignacjański rachunek sumienia, bo po prostu ktoś robi lepiej ode mnie. Na kanale Pogłębiarka macie coś takiego jak
wieczorne paciorki. I to są właśnie rachunki sumienia prowadzone. To jest modlitwa, która pomaga naprawdę doświadczyć tego, co jest w moim wnętrzu tak realnie, więc naprawdę Was zapraszam do tego. Tyle mojego gadania teraz. Uwaga, teraz będzie kilka obrazków, później trochę powiem o tym, jak ta seria będzie wyglądać. To teraz muszę iść trochę do roboty, bo kurka... jest prawie południe, a ja nic jeszcze nie robiłem. A teraz trzeba przestawić ten pokój do normalnego układu. No i jesteśmy w biurze. Do roboty trochę. Warszaty, a filmik z warszatów z pory wyboru. Wiecie co? Najtrudniejszym chyba zadaniem jest zawsze znalezienie dobrej muzyki do filmiku. Bo montuję teraz birola, czyli to jest taka sekwencja filmu, który jest trochę oderwany od głównej narracji. Taka poboczna narracja. W birolach jest problem taki, że tam nie ma narratora. Właściwie muzyka musi jakoś tworzyć ten klimat i tą narrację prowadzić. Bez dobrej muzyki nie ma narracji. Dobra, przerwa. Macie monitor brudny. Nie musicie dziękować. A po obiedzie wyjdźmy na spacerek sobie. Nad morze. Wiecie, kiedy ostatni raz byłem zimą nad morzem? 3 lata temu. Mam pomysł, zrobimy... Ale czy gimbal jest naładowany? Ach, będzie czat. Będzie czatowa. Dla mnie to jeszcze kupa czasu, ale dla was... to już teraz się zaczyna. A, i potem opowiem wam trochę o tej serii, kiedy będziemy się widzieć, o jakich godzinach i tak dalej, nie? Ale najpierw zaczynamy birola, nie? Wiecie co, w zimie nie jest najgorsze zimno, tylko to, że jest 15, a już słońce zaszło. Ale pierwszy śnieg nad morzem, no to trzeba było nakręcić, nie? To skoro dzień nam się chyli, no to o co chodzi w tym routine, w tej serii? Od pewnego czasu zastanawiałem się, co ja wam właściwie chcę na tym kanale przekazać. Jak myślałem nad tym, to doszedłem, że chcę wam przekazać zwykłą codzienność. A jednocześnie się zachwycić, jak to jest niesamowite to wszystko, co mnie otacza. Że nie wiem, że ten śnieg spadł, że jest zimno, że jest inaczej, bo biało. Żeby skupić się na tych prostych rzeczach, które mnie otaczają, możecie spojrzeć na to, co was otacza dookoła i pokontemplować to, jak to jest wszystko przez Pana Boga pięknie stworzone. Jak trawa pięknie rośnie, jak jest przykryta tym śniegiem w niektórych miejscach już. Można się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Tak jak ja się przyzwyczaiłem do tego, że mam tak niesamowity widok z okna na zatokę. Po prostu. A to przecież jest niesamowite. Ojciec Szóstak tak zaprosił kiedyś na swoją serię filmów, tych vlogów niecodziennych, że są niecodziennie i niecodzienne. To ja też was zapraszam do mojej rutyny. Serii rutyn. Kiedy? W sumie nie wiem. Kiedy? Może wiecie co, tak. Niech będą czwartki. Ten film będzie w czwartek o godzinie 16. No to ustalone. No to widzimy się, nie? W czwartek o 16. I za tydzień też. W czwartek o 16. I za 2 tygodnie. I tak do odwołania. Chyba, że nie będę w stanie nic nagrać dla was. Ale myślę, że to się nie zdarzy. A jak się zdarzy,
No to nie wiem kiedy. So, dziękuję wam. Do zobaczenia.